zaczęliśmy poznawać wtedy tych ludzi właśnie związanych z hip-hopem. Wiele informacji wymienialiśmy, przynosiliśmy nowe nagrania praktycznie codziennie rano, jak wstawałem, włączałem gramofony, nagrywałem jakiś miks, przynosiłem go do radia, Bogna go puszczała od razu na bieżąco tego samego dnia. Nagrywaliśmy jakieś rzeczy, siedzieliśmy na korytarzu radiowym, słuchaliśmy sobie, wymieniliśmy się taśmami, kasetami, przegrywaliśmy sobie jakieś tam rzeczy też, więc to już jakby wtedy poczułem, że ci ludzie są i że ta zajawka gdzieś tam kwitnie, że to się zaczyna dziać w tym mieście coraz więcej. Później DJ Volt zaczął robić imprezy, to też gdzieś 93-94 mniej więcej w tym czasie powiedział, że będzie grał imprezy i od pierwsza chyba Alfa była, później Hybrydy. Także na tych imprezach już później warszawiacy się pojawiali, pewnie nie tylko, po kilkaset osób, więc już było widać, że coś się dzieje, tak? Jak się pojawiły Hybrydy, no to zaczęła się pojawiać ta moda hip-hopowa na ulicach, te Ortaliony, Lenary i tak dalej, tak powstały te firmy odzieżowe polskie, więc coś się zaczęło dziać. No tak, tak, ale do 95 roku, jeśli chodzi o muzykę, no to, no to nie było chyba jakiegoś takiego skoku, jeśli chodzi o rap w Warszawie, dopiero ta... Jak nagrywaliśmy w 94 to już naszą studyjną płytę, to mieliśmy takie poczucie, że to będzie pierwsza polska płyta, taka stricte hip-hopowa. I chociaż wcześniej słyszeliśmy też o takich zespołach, chyba jakiś Bad Master C był, gdzieś taki skryciarski zespół Salem. Taki, Salem, tak. Salem też chłopaków poznaliśmy później. Tylko, że oni grali na początku przynajmniej gitarową muzykę, to był taki hardcore, też właśnie trochę w stylistyce rapowanej. No ale oni też tak jakby się nie utożsamiali, bardziej właśnie skate'owe takie rzeczy, tak? Hardcore dla skate'ów, nie? Na tej zasadzie.